Tarnobrzeg po raz kolejny dołączył do ogólnopolskiej akcji Tropem Wilczym, którą organizuje Fundacja Wolność i Demokracja. Tegoroczna edycja biegu miała wymiar duchowy, patriotyczny i rekreacyjno-sportowy. Bieg Tropem Wilczym, który jest symboliczną manifestacją patriotycznej pamięci o poległych za wolność ojczyzny żołnierzach polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczpospolitej Polskiej, poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zaraz po niej mieszkańcy przeszli ze sztandarami w marszu patriotycznym na plac Antoniego Surowieckiego, by przy popiersiu majora Hieronima Dekutowskiego złożyć hołd żołnierzom wyklętym. Bieg Tropem Wilczym organizowany jest w skali ogólnopolskiej, a także poza granicami Polski przez Fundację Wolność i Demokracja po raz szósty. W Tarnobrzegu przystąpiliśmy do tego wydarzenia po raz trzeci dzięki zaangażowaniu się w jego organizację Gimnazjum Katolickiego im. Świętego Jana Pawła II. Pierwszym przystankiem na trasie tego biegu jest pomnik majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, który powstał dzięki klubowi Gazety Polskiej noszącym imię tego wielkiego bohatera naszej tarnobrzeskiej ziemi. Pomnik został odsłonięty i poświęcony 11 listopada 2009 roku w roku 60. rocznicy zamordowania Zapory w więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa w Warszawie. Pod tym pomnikiem radny Witold Zych odczytał okazjonalny list prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wyklęci przez komunistów żołnierze powstania antykomunistycznego otaczani są dzisiaj czcią i szacunkiem władz państwowych i całego narodu polskiego. Ich patriotyzm, odwaga i niezłomność stanowią wzór, do którego spontanicznie odwołuje się zwłaszcza młode pokolenie. To wielki triumf tych naszych szlachetnych, prawych, zawsze wiernych ojczyźnie rodaków, którzy w imię zasad najwyższych, konstytuujących naszą wspólnotę, podjęli bój ze złem i zniewoleniem, chociaż nie mieli szans zwyciężyć. To im potomność przyznała rację. Dla nas współczesnych to oni okazali się zwycięzcami w nierównych zmaganiach toczonych z nieprzyjacielem. Krótka uroczystość była okazją do przypomnienia postaci i historii niezłomnych. Młodzież z katolickiego gimnazjum przygotowała na tę okoliczność program artystyczny. Kładli z dumą swoje życie na ten szaniec jak kamienie. Polegli w nierównej walce, lecz mieli czyste sumienie. To jest przeciw, psom, co plują na ofiarę waszej śmierci. Za walkę o wolną Polskę chcą wymazać was z pamięci. Tymi z akatyńskich grobów porosły już trawą. Wy nie bojąc się niczego nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech kajdany kłamstwa pękną, Polacy na nogi wstaną. Kiedy sługusy Stalina urządzały wam rzeź krwawą. Wy nie bojąc się niczego nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą, niech młodzi o tym usłyszą i nie godzą się z przegraną. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy uroczystości przeszli na plac Bartosza Głowackiego. Tu czekała na nich część rekreacyjno-sportowa, bieg Tropem Wilczym. Czwarty raz organizujemy ten bieg. No jest nam bardzo miło, chodzi przede wszystkim o młodzież, żeby miała okazję zetknąć się z tematyką, z historią żołnierzy wyklętych. Tematyka jest bardzo ciekawa i dla młodzieży, ale myślę też dla nas. No my niestety nie mieliśmy tej okazji na lekcjach historii uczyć się o żołnierzach wyklętych. Nam o tym nie mówiono, trzeba było doczytywać różne ciekawostki, różne historie związane z nimi. Natomiast no teraz można otwarcie mówić o nich, o żołnierzach wyklętych, o żołnierzach AK w sposób otwarty, więc to jest naprawdę dobra okazja do tego, żeby przekazywać tę lekcję. Trasa, którą mieli do pokonania biegacze, była symboliczna. 1963 metry nawiązywały do daty schwytania i śmierci ostatniego spośród wyklętych. Przeliczając na oko oczywiście cztery długości tarnobrzeskiego rynku, no to jest około 400 metrów, więc około 13 okrążeń. W biegu wzięło udział ponad 100 osób, młodsi, starsi, mieszkańcy Tarnobrzega i nie tylko. Chciałem jakoś tak właśnie upamiętnić to, że to jest takie wydarzenie i że... Że właśnie ludzie ginęli dla ojczyzny. Ciężko się biegło? No nawet trudno. Zimno? Zimno dość, ale tak to się rozgrzałem i już było okej. No, jestem dumny ze swoich żołnierzy wyklętych. No i
trzeba to jakoś uczcić. Na pewno macie sobie tą siłę ducha. I to jest takie już wzmocnienie, że wiesz, że na pewno się przebiegnie ten bieg i trzeba ich uczcić. Trochę ciężko, przeziębienie trzyma, ale i tak jestem się dumny. Trochę to dla zdrowia ogólnie, no fajnie, fajna inicjatywa, tak, bardzo. Bardzo nam się podobało. No fajna akcja, bo też ludzie bardziej zdają sobie z tego sprawę, że coś takiego było i gdyby nie to, to myślę, że nie byłoby takiej pamięci o tym. Jesteśmy absolwentami tej szkoły. Także szkoła nas nauczyła tutaj brać udział w takich akcjach i no i chodzimy cały czas. Jak się biegło? Dobrze. Zimno? Tak sobie. Nie przeszkadzało? Nie, w ogóle. A dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tym biegu? Bo to dla zdrowia, żeby się odchudzić też. Biegało się bardzo przyjemnie, jeśli chodzi o pogodę. No trasa, no to tak jak widać. Myślę, że więcej okrążeń to już by się zaczęło nudzić, ale tak to jest optymalnie. Może w przyszłym roku będzie zmiana trasy, będzie jeszcze lepiej. Uczestnicy biegu otrzymali okolicznościowe koszulki i medale. Czekała na nich również gorąca grochówka.